Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 23 odcinku podcastu WordPressa. Będzie to trochę nietypowy odcinek, bo opowiem w nim o takim dosyć dziwnym projekcie, który realizowałem. Na bazie WordPressa. W zasadzie może nie tyle na bazie, co przy udziale WordPressa. Na pewno kiedyś zdarzyło ci się widzieć coś takiego jak ekran wyświetlający reklamy, bądź jakieś tam inne materiały, pogodę, ciekawostki i tak Takie rozwiązania są bardzo, bardzo popularne w galeriach, w supermarketach, gdzieś na dworcach. I robiłem podobne rozwiązanie jakieś 10 lat temu, w okolicach bodajże 2010 roku. Pewnie zastanawiasz się, co wspólnego z tym miał WordPress, więc już tłumaczę. Generalnie, całe rozwiązanie polegało na tym, że w kilku miejscach w mieście, w supermarketach, były rozstawione telewizory. Do tych telewizorów były podłączone komputery na bazie Linuxa, z tego co pamiętam. Tam były wyświetlane różne treści, od treści takich klasycznych treści reklamowych, przez jakieś treści informacyjne z lokalnych portali. I dodatkowo jeszcze był taki pasek informacyjny, coś co znamy z telewizji, z jakichś tam telewizji informacyjnych, które emitują jakieś tam skrótowe wiadomości właśnie na takim przewijanym pasku na dole ekranu. Wszystkie te komputery, które obsługiwały te ekrany, były oczywiście podłączone do internetu po to, aby automatycznie można było. Te treści aktualizować we wszystkich tych telewizorach bez potrzeby odwiedzania tych wszystkich lokalizacji, na przykład podmieniania pendrive'a czy, czy jakiejś karty pamięci. Te komputery łączyły się z serwerem na Linuxie i pobierały sobie materiały wideo. Na tym serwerze było też oprogramowanie, które zamieniało wszelkie inne treści, czyli na przykład jakieś treści tekstowe czy galerie, na postać plików wideo. I te pliki wideo już leciały na te komputery końcowe w tych supermarketach i po prostu w pętli cała playlista była odtwarzana przez cały dzień, przez generalnie okres pracy takiego punktu. I tak sobie to działało automatycznie przez kilka lat, no ale dalej nie wiemy po co tu był WordPress. Generalnie ten WordPress służył jako źródło treści, w zasadzie to nie tylko jeden WordPress, bo tych WordPressów było kilka i opowiem Ci teraz pokrótce o każdym z nich. Pierwszą grupą WordPressów, które były źródłem treści do tych telewizorów, do tych ekranów, były WordPressy, które obsługiwały lokalne portale internetowe. Tutaj mam na myśli trzy portale. Jeden to był portal o tematyce sportowej, drugi portal to był portal taki klasyczny, lokalny, portal o zasięgu powiedzmy powiatu, który pisał o jakichś tam wydarzeniach z życia miasta i okolice. I trzeci portal to był portal ogłoszeniowy, który publikował też jakieś lokalne ogłoszenia. I te trzy WordPressy były takim podstawowym źródłem kontentu, który nie był kontentem stricte reklamowym. I tutaj to było rozwiązane w taki sposób, że po prostu te informacje, o których redaktor zdecydował, że chce puścić na te ekrany, lądowały po jakimś czasie w tych sklepach, w tych punktach, w których stały te telewizory. Od strony technicznej było to rozwiązane w taki sposób, że na przykład jeśli redaktor dodawał jakiś artykuł na portal, miał za pomocą ACF-a dodane po prostu dodatkowe pole informacja na Pasek TV, i w momencie, w którym wpisał tam taką skrótową informację dotyczącą tego artykułu, ta treść po kilku, kilkunastu minutach była emitowana już we wszystkich punktach, na wszystkich telewizorach, które obsługiwaliśmy. Działało to bardzo fajnie z tego względu, że kilka minut dosłownie po opublikowaniu artykułu na portalu, taka skrótowa zajawka leciała właśnie na tym pasku informacyjnym z informacją, że tam więcej pod takim i takim adresem. Kolejną grupą treści, jakie były pobierane z tych portali, były zdjęcia. I tutaj w zasadzie wystarczyło, że redaktor, w momencie wrzucania jakiegoś zdjęcia do WordPressa czy tworzenia jakiejś galerii. Wystarczyło, że redaktor zaznaczył odpowiedni checkbox, że to zdjęcie właśnie ma lecieć na telewizory, i automatycznie to zdjęcie było wtedy też przesyłane do tych telewizorów, i to się wyświetlało w postaci takiej fotogalerii, gdzie było zdjęcie, na zdjęcie był nałożony tytuł artykułu i z jakiego portalu dany artykuł pochodzi. Te zdjęcia, te materiały też automatycznie były przesyłane i dystrybuowane już na tych wszystkich ekranach podłączonych do tej naszej sieci reklamowej. I trzecim typem treści były ogłoszenia właśnie z tego portalu ogłoszeniowego, które były generowane w postaci takich plansz tekstowych. To było po prostu jakieś tam czarne czy granatowe tło z białymi literami. Nic wielkiego, ale z taką informacją właśnie, że więcej szczegółów czy tam informacje kontaktowe znajdziesz na takim i takim portalu. I również takie ogłoszenia automatycznie się aktualizowały, to znaczy w momencie dodania takiego ogłoszenia do odpowiedniej kategorii na tym portalu ogłoszeniowym system dystrybuował taką treść już bezpośrednio do tych telewizorów, automatycznie bez żadnego dodatkowego udziału osób, które zarządzały tymi treściami. I to były takie WordPressy, które, można powiedzieć, przy okazji zasilały te telewizory, te ekrany swoimi treściami. Po prostu wykorzystywaliśmy to, że redaktor i tak dodaje te treści na ten portal. Więc czemu by nie zaznaczyć jakiejś tam dodatkowej opcji, czy nie wpisać jednego pola tekstowego więcej i wykorzystać kolejny kanał dystrybucji, jakim były właśnie te ekrany rozstawione po supermarketach, czy po jakichś tam innych często uczęszczanych punktach w mieście. Drugą grupą WordPressów były to takie WordPressy postawiane już stricte na potrzeby zarządzania tym kontentem reklamowym, który był emitowany we wszystkich tych punktach. I tutaj można powiedzieć, bardzo proste rozwiązane, rozwiązanie oparte na własnych typach postów i w zasadzie chyba z wtyczek był używany tylko na ACF do dodawania jakichś tam dodatkowych pól, typu na przykład daty, od której do której daty reklama ma się emitować w danym sklepie. Oprócz tego były jakieś customowe taksonomie wykorzystywane, na przykład do tego, żeby kierować konkretne materiały na konkretne telewizory, no bo tutaj mieliśmy taką potrzebę, że nie mogliśmy zrobić takiego rozwiązania, które by wrzucało każdy materiał na każdy telewizor, choćby ze względu takiego, że emitowaliśmy tam reklamy np. sklepów, w których te telewizory stały i wiadomo, że nie mogliśmy emitować reklam konkurencji. W jakimś tam supermarkecie A. Nie mogliśmy emitować reklam supermarketu B, no bo wiadomo, że żaden z właścicieli by się nie zgodził na coś takiego. Te WordPressy były obsługiwane zarówno przez pracowników redakcji, jakby przez osoby zarządzające całą tą siecią telewizorów, jak i przez osoby pracujące w tych punktach, w których te telewizory stały, a służyło to mniej więcej do tego, że Taki sklep mógł sobie wrzucać jakieś tam plansze z promocjami, coś jak gazetki, które znamy teraz z wszystkich supermarketów, tylko że w takiej formie emitowanej na telewizorze. I pracownik sklepu mógł się zalogować do takiego właśnie dedykowanego WordPressa, który służył do zarządzania tymi treściami i mógł sobie ustawić taką kolejkę treści na, na przykład na bieżący tydzień, żeby. W każdy dzień jakaś tam inna treść reklamująca produkty z jego sklepu pojawiała się na tym telewizorze, który stoi właśnie u niego. Drugim takim WordPressem był WordPress, który kontrolował wyświetlanie wszystkich formatów reklamowych. Mam tu na myśli reklamy w formie wideo. W niektórych sklepach nawet była opcja taka, że byliśmy połączeni z nagłośnieniem sklepu i w momencie, w którym emitowaliśmy reklamę z dźwiękiem, radio. Czy jakaś tam inna muzyka, która grała w sklepie, została wyciszona, emitowała się reklama z dźwiękiem i potem wszystko wracało do dawnego układu. Muzyka dalej wracała do, do grania, jakby w sklepie, a emitowały się reklamy bez dźwięku. Więc tutaj takim podstawowym formatem były reklamy wideo. Były również reklamy graficzne, czyli taka statyczna plansza pliki JPG czy PNG, który był konwertowany potem na wideo o określonej długości. I również były reklamy tekstowe, które były emitowane na tym pasku informacyjnym. Po prostu newsy z portali były przecinane co kawałek jakąś treścią reklamową. Na zasadzie takiej, że na przykład dzisiaj w naszym sklepie taki i taki produkt w promocji. Jeśli chodzi o to, dlaczego zdecydowałem się akurat na WordPressa przy tym projekcie. To tutaj powód był, można powiedzieć, bardzo prosty. Właściciel tych portali znał bardzo dobrze WordPressa, znali też WordPressa jego pracownicy, więc tutaj decyzja była, można powiedzieć, prosta i właściciel od razu zdecydował o tym, że ten panel robimy na WordPressie, bo wszyscy go znają. Jest fajny, przyjazny, podoba mu się i chcemy go wykorzystać. I patrząc po tych prawie 10 latach odkąd powstało to rozwiązanie, ono na dzień dzisiejszy nie działa, ale jakby zostało wygaszone z powodów bardziej biznesowych niż technicznych. No to drugi raz chyba bym zrobił to samo i też bym potraktował tego WordPressa jako dobre narzędzie do zarządzania treścią. To, co było ważne też w tamtym okresie, to to, że za pomocą tego WordPressa, tak naprawdę w jeden czy w dwa dni, byliśmy gotowi zbudować panel, który miał zarządzać całym kontentem, który będzie emitowany właśnie w tych telewizorach. Jeśli chodzi o taką techniczną stronę całego rozwiązania, no to, to wszystko było bardzo proste. Tak jak już wcześniej wspomniałem, tam używaliśmy takich rzeczy wordpressowych, jak customowe typy postów, więc mieliśmy jakiś tam typ posta, powiedzmy reklama. Do tego był ACF, czyli Advanced Custom Fields, który pozwalał nam stworzyć jakieś dodatkowe pola, na przykład takie, gdzie dana reklama ma być emitowana, czy tam ewentualnie w jakim okresie ma być emitowana, tak żebyśmy mogli sobie zaplanować emisję właśnie na zasadzie takiej, że dany plik wideo ma się emitować na przykład od tam nie wiem poniedziałku do piątku i automatycznie ma zostać już wyłączony w sobotę. No to tutaj to wszystko w ACF-ie można było sobie wyklikać i bardzo szybko zbudować taki interfejs. A jeśli chodzi o wymianę tych danych między WordPressem a całą resztą rozwiązania, bo generalnie całością jeśli chodzi o przekazywanie tych materiałów do sklepów i konwersją z właśnie takich danych czy to tekstowych czy z, ze zdjęć na formaty wideo, zajmowało się tak naprawdę kilka skryptów, które z tego co pamiętam były napisane chyba w Pythonie i pracowały po prostu na serwerze dedykowanym, który obsługiwał cały proces generowania tej playlisty na dany dzień i rozsyłania jej do Poszczególnych sklepów. Od strony WordPressa było to tak naprawdę bardzo proste rozwiązanie. No, API bym tego nie nazwał, ale było to mniej więcej coś takiego, co pod jakimś tam określonym linkiem ten WordPress zwracał nam JSON-a właśnie z tymi materiałami, które tam miały być emitowane. Ten JSON potem był parsowany po stronie tego serwera dedykowanego i tam już jakiś skrypt w Pythonie. Obrabiał te wszystkie dane, ściągał sobie zdjęcia, generował sobie pliki wideo, tworzył z tego playlistę na dany dzień i rozsyłał to do sklepów. No, dzisiaj praktycznie, jeśli miałbym coś takiego robić, to oczywiście użyłbym REST API, które jest już w standardzie w WordPressie. W czasach, w których to robiłem, tego REST API zdecydowanie w korze WordPressa nie było. Tam. Powiedzmy, to były jakieś chyba początki, gdzie to REST API zaczęło funkcjonować jako zewnętrzny plugin do WordPressa. Natomiast, no, oczywiście dzisiaj bym się już nie bawił w jakieś tam customowe generowanie JSONów, tylko użyłbym REST API, żeby wyciągnąć sobie ten content z tego WordPressa i potem go przetworzyć. I dokładnie w taki sam sposób portale udostępniały nam te informacje. Do każdego z portali dopisałem po prostu wtyczkę, która generowała mi JSONa z odpowiednimi danymi, i te dane były. Wciągane przez ten skrypt pracujący na serwerze dedykowanym i również były obrabiane tam w odpowiedni sposób. Jeśli tam chodzi o te informacje na pasku, no to one były aktualizowane co kilka minut. A jeśli chodzi o całość, jakby materiału, który był odgrywany w danym dniu, to działał taki mechanizm, że była generowana playlista na cały dzień, po prostu poprzedniego dnia przygotowywało się playlistę. I ta playlista była emitowana potem cały następny dzień w sklepie. Oczywiście była też opcja takiego ręcznego przeładowania, jeśli zależało nam na tym, aby na przykład jakiś materiał pojawił się bardzo szybko w supermarketach, no to to była taka opcja ręcznego wygenerowania playlisty, nawet jeśli playlista na dany dzień została już wygenerowana. To rozwiązanie z tego co pamiętam funkcjonowało przez okres około 3-4 lat i w zasadzie nie było z tym rozwiązaniem żadnych problemów. Jeśli chodzi o, o zastosowanie tego WordPressa, wszystko działało tak jak trzeba, absolutnie nie było się do czego doczepić właśnie pod kątem WordPressa, i drugi raz zrobiłbym dokładnie tak samo, bo, bo to po prostu dało nam możliwość bardzo szybkiego, bardzo łatwego zbudowania fajnego funkcjonalnego panelu zarządzania treścią. No, dzisiaj to jest, można powiedzieć, trochę bardziej popularny temat, no bo już wiadomo, wykorzystujemy WordPressa również w takich zastosowaniach headless, czyli generalnie mogę powiedzieć, chyba że robiłem headless w czasach, gdy to jeszcze nie było modne. Bardzo fajnie się to rozwiązanie sprawdziło i, tak jak mówiłem, wykorzystałbym ponownie WordPressa do zbudowania tego typu panelu. Potem rozwiązanie zostało wygaszone ze względów gdzieś tam bardziej biznesowych, że po prostu nie było sensu za bardzo utrzymywać tego rozwiązania, bo nie do końca spinało się to pod kątem biznesowym. Natomiast technicznie jak najbardziej rozwiązanie funkcjonowało. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Chciałem się podzielić takim bardzo niestandardowym wykorzystaniem WordPressa. Jeśli masz na swoim koncie jakieś takie można powiedzieć dziwne historie związane z WordPressem, z zastosowaniami WordPress'a, to podziel się nimi w komentarzu pod adresem maciekuchnik.pl łamane na 023 bądź odezwij się do mnie na maila i może nagramy jakiś wspólny podcast o tym jak Ty wykorzystałeś WordPress'a do jakichś takich bardzo dziwnych zastosowań. Jeśli masz coś ciekawego do przekazania, to bardzo chętnie z tobą porozmawiam i Opublikujemy to potem w formie właśnie takiego podcastu. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.